Państwa wie, jak to jest dotykać kilku milionów złotych. Ja w tym momencie mogę się przekonać, ponieważ dotykam najdroższego samochodu na targach Retro Motor Show, który wart jest kilka milionów złotych. O tym, cóż to za auto, już teraz porozmawiam z panem Mirosławem Walczakiem z Polskiego Związku Motorowego. Dzień dobry. Witam pana. A więc zapytam właśnie, cóż to za absolutny hit, absolutna perełka na tych targach? Mogę powiedzieć, że to w okresie produkcji przedwojennej to była najdroższy samochód, który był produkowany w Niemczech. Kosztował 32 tysiące marek. W tym okresie to była fortuna. Za ten samochód można było kupić kilkanaście innych samochodów lub na przykład 5 Mercedesów do podróży. To jest wyjątkowa marka, bo to są auta, które były na autostrady przeznaczone i do ruchu między dużymi miastami. Nie było to na miasto. Pozwolili sobie na to tylko bardzo bogaci ludzie, którzy właściciele na przykład Hutta, ThyssenKrupp. Jest to bardzo komfortowy samochód. Jeszcze linia jego jest przepiękna, tak jak sam pan zauważył tutaj przy naszej poprzedniej dyskusji. I jak ważne jest to, aby odpowiednio konserwować takie auto, bo faktycznie on wygląda tak, jakby wczoraj wyjechał z linii produkcyjnej. Odpowiem w ten sposób. Jako PZMOT i Automobil Club też jest zrzeszony w międzynarodowej organizacji FIWA, która zrzesza pojazdy zabytkowe i został stworzony kodeks turyński, który określa nam, jak powinny być odbudowane samochody, jak one powinny być konserwowane, jak zachowane, żeby było to dla potomnych. Dzisiaj nawet będziemy organizować taką konferencję o 16:20, gdzie będziemy to starali się omówić po kolei, żeby uświadomić właścicieli samochodów, że auto powinno być zgodne z oryginałem. Bo to jest nasze perły, nasze zdobycze. Tak, tu mamy jedyne auto w Polsce, z tego co wiemy. Bardzo rzadkie, nie mówiłem, też wyjątkowo drogie były te auto na danym okresie, ale były doceniane. Wyjątkowo wygodny samochód, jak zresztą w środku widać, wygodne fotele. To było auto do komfortowych podróży. Czyli możemy chyba stwierdzić, że Retro Motor Show to absolutne święto w skali chyba Europy, jeżeli chodzi o zabytkowe samochody. Uważam, że tak. Obserwuję od kilku lat tą imprezę, czynnie bierzemy udział. Staramy się też jako Automobil Klub Wielkopolski pokazywać samochody, staramy się perełki wyłuskiwać, które są cenne i można pokazać to naszym dzieciom, żeby one widziały, jak ta motoryzacja klasyczna wyglądała, gdzie nie było tej elektroniki, była żywa mechanika, która była cudowna. Jakbyśmy odpalili to auto, to praktycznie możemy spokojnie rozmawiać, tego silnika kompletnie nie słychać. To jest ośmiocylindrowy, potężny motor. Stosunkowo miał dość dużą moc, 120 koni, nie był to wyczynowy, ale bardzo komfortowy, wygodny w jeździe. I faktycznie tę jakość, komfort i precyzję w tym aucie widać. Dziękuję serdecznie za te wszystkie bardzo cenne informacje. Państwo, jeżeli chcieliby oczywiście nie nabyć, ale chociaż zobaczyć, dotknąć takie właśnie auto, gorąco zapraszamy na Międzynarodowe Targi Poznańskie.